Jak oceniasz dzisiejszy występ swoich kolegów? No dobry mecz, zagrali chłopacy na zaangażowanie, no, jeden głupi błąd, 100% sytuacja niewykorzystana z CV, wyszło, 3 błędy ogólnie były za 3-0. Stanęliśmy z tyłu, tak to trener mówił, żeby tam od defensywy zacząć, w pierwszej połowie ogólnie, i nie wyszło. Meblosz, dobry zawod, dobra drużyna, i kontrolowała grę, i nie wyszło. Młodsi koledzy, juniorzy, jak ich oceniasz grę? Bo na pewno to dla nich no, poważny występ pierwszy, spora odpowiedzialność. No tak, no, młodzi weszli, no, bardzo dużo zaangażowania z ich strony było i też chcieli grać, chcieli się pokazać. No, moim zdaniem się pokazali. Zobaczymy, no, muszą trenować. Zobaczymy, co będzie na tych treningach. Ten wszystko będzie widział i będzie dobrze. Kiedy ciebie zobaczymy na boisku? Mam nadzieję, że, no, nie wiem, suchary chyba odpuścimy, to sztuczne boisko, ale mam nadzieję, że przy następnych Swarzędzu będzie okej. Okay. Jako kapitan czujesz się upoważniony pewnie do odpowiadania, szczególnie tym młodszym kolegom? Oczywiście, no, jak to tam trener kazał ten, że będziemy sobie pomagać, jako tam najstarszy zawodnik, to wspieram trenera i trzeba pomagać sobie. Odprowadzać się młodym. Oni dopiero wchodzą w drużynę i będzie dobrze. Kolejne mecze pokażą i na plus. Co sobie, jak i też kolegom życzyłbyś w tym sezonie? No, co mogę życzyć? Zero kontuzji, jak to dzisiaj w meczu. Pierwsze 3 kontuzje od razu, zmiany. 3 punktów, nie? Co mecz 3 punkty i wygranych samych meczy, nie? Bez kontuzji oczywiście. Ooh.